dziesiątym roku. Bardzo dobrze, przećwiczymy to jeszcze na trasie. Będziemy jeszcze próbować na trasie, to był początek. A teraz prosimy znakomitego gościa. Człowieka, który przyjechał z Grecji. Wszyscy wiemy, co tam się dzieje. Wiemy, jaki dramat ludzie tam przeżywają. Szef Związku Zawodowych Grecji, Georgdasis. Bardzo proszę o przybycie tu na scenę i prosimy o informację, co się dzieje w Grecji. Jaki jest dramat ludzi żyjących na tym górze. Zapraszamy Cię, Jorku, do nas. Zapraszam Cię, proszę bardzo. Georgdasis, Grecja, Związki Zawodowe. Nie życzę wam, żeby w Polsce działo się to, co dzieje się dzisiaj w Grecji. La Troika constituée par la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne a imposé un plan d'austérité supplémentaire. Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy narzuciły na Grecję ostry program cięć. A program, qui touche particulièrement les couches de la population les plus faibles. Program, który dotyka przede wszystkim najsłabsze warstwy społeczne. Chers collègues, vous luttez aujourd'hui pour un salaire minimum en Pologne. Koledzy, koleżanki, dzisiaj walczycie o płacę minimalną w Polsce. Ce combat est un combat européen. Ta walka jest walką europejską. Nous réclamons un salaire minimum européen. My również domagamy się minimalnej płacy europejskiej. Nous réclamons le respect des négociations collectives. Domagamy się respektowania wyników negocjacji zbiorowych. Nous réclamons la liberté pour les organisations syndicales. Domagamy się wolności dla organizacji związkowych. De négocier librement leur salaire avec les patronats, comme cela est prévu par la Convention internationale du travail numéro 98. Domagamy się, aby organizacje związkowe mogły swobodnie negocjować płacę minimalną z pracodawcami, tak jak jest to przewidziane w konwencji 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. A Varsovie, a Aten, a Bruxelles, a Paris, a Madrid, a Lisbon, dans toutes les villes, nous avons le même combat à mener. W Warszawie, w Atenach, w Brukseli, w Paryżu, w Madrycie, w Lizbonie. Walka jest ta sama, wszędzie ją prowadzimy. Un combat pour la dignité des travailleurs. Walka o godność pracownika. Un combat pour convaincre nos gouvernements qu'ils ne doivent pas attaquer les niveaux de vie des travailleurs. Walka z naszymi rządami, które ośmielają się atakować poziom życia pracowników. L'ennemi, ce n'est pas nous. L'ennemi, ce sont les maisons d'évaluation des états de finances des états. To nie my jesteśmy winni kryzysowie. Winne są agencje ratingowe i banki. Nous devons réclamer à nos gouvernements de se mettre d'accord sur le plan européen et de affronter et vaincre toutes ces forces occultes qui se cachent derrière Goldman Sachs et autres maisons de la finance, de la haute finance. Żądaliśmy od naszych rządów, aby razem postanowiły zwalczyć te wszystkie ciemne siły, które stoją za takimi agencjami ratingowymi jak Goldman Sachs i wszystkimi tymi, którzy są winni naszego kryzysu. Chers collègues, vous avez exprimé la solidarité avec les travailleurs grecs, les portugais, les irlandais,
Vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous. Koleżanki i koledzy, wyraziliście waszą solidarność z pracownikami greckimi, portugalskimi, irlandzkimi. Jesteście z nami, a my jesteśmy z wami. No to proszę o demusę na ancora Varsovie, avec tous les syndicats européens, le 17 décembre. Nasze następne spotkanie będzie znowu w Polsce 17 września. Bonne force, bon courage, et soyons optimistes. Notre combat est difficile, mais nous le gagnerons parce que nous avons raison. Życzę wam odwagi, życzę wam siły. Nasza walka jest trudna, ale wygramy ją, ponieważ to my mamy rację. Dziękujemy Jorgisowi.